A pan wierzy w to, że oglądając takie filmy z walkami można naprawdę wyciągnąć tak daleko idące wnioski, że przygotować taktykę pod zawodnika tak świetnie, że naprawdę człowiek jest bezradny. Ja tutaj powrócę do walki Tomka Adamka, kiedy był pan w narożniku Tomka z O'Neillem Bellem, facetem, który rządził kategorią cruiser rok wcześniej, czy tam półtora roku wcześniej, a z Tomkiem wyglądał jak amator tak naprawdę, nie, a nawet mnie no, nic nie mógł zrobić. Czy można na podstawie kilku walk wideo użyć tak taktykę, żeby przygotować swojego zawodnika tak dobrze i tak pod kątem swojego rywala, że on nie ma, naprawdę nie ma nic do zaoferowania? Znaczy walka Tomka Adamka z O'Neillem była bardzo specyficzna, bo Tomek przecież to była druga jego walka po Pinedzie chyba, o ile pamiętam. A więc przejście do kategorii Cruiserweight było wtedy wielu sceptyków, tak samo jak później wtedy, kiedy Tomek przechodził do kategorii ciężkiej, co było trzecia walka w kategorii Cruiserweight. To wiadomo, że zawsze mamy takich oportunistów i takich, którzy powiedzmy to akceptują. Tomek się doskonale zarówno w jednej, jak i w drugiej kategorii zaadoptował, zresztą widać to po jego wynikach. Natomiast wracając do pytania, czasami założenia taktyczne, wszystko zależy od tego, z kim się pracuje, bo czasami nawet najbardziej trafne, taktyczne założenia, jeśli zawodnik nie jest ich w stanie zrealizować, to po prostu nie przynoszą określonego efektu, więc myślę, że tutaj znajomość obustronna i trenera i zawodnika jest dosyć istotna, prawda? Jeśli ma się zawodnika, który, jak powiedziałem, no, sam jest w stanie to zrealizować, natomiast ja uważam, że trener jest na pewnym etapie szkolenia, jest tym, rola trenera, powiedziałbym inaczej, rola trenera się zmienia. W momencie od początkowej fazie trenera, jeśli to jest taki kontakt dłuższy, w początkowej fazie wspólnych zajęć, to wiadomo, że to jest, my to nazywamy popularnie ustawianie, prawda? A więc szkolenie pewnych elementów, zwrócenie uwagi na bardziej detale techniczne. Natomiast z miarę upływu kariery zawodnika na pewno rola trenera się zmienia, bo to jest, trener zaczyna pełnić rolę takiego doradcy, mentora, prawda? Bo wiadomo, że jest istotne, to jest istotny element, a więc myślę, że tutaj te relacje wzajemne są bardzo różne. Poza tym każdy trener i zawodnik ma własny sposób, wypracowuje przede wszystkim i takich mentalnych i motorycznych przygotowań. To są rzeczy bardzo indywidualne i nie można nigdy porównać przykładowo poszczególnych etapów kariery zawodnika, bo one się zmieniają. To nie jest tak, że się powiela pewien system. Czasami po paru latach się dochodzi do wniosków, że trzeba coś zmienić, że trzeba pewne rzeczy udoskonalić. Zresztą dzisiaj coraz częściej w boksie, było to od początku też praktykowane, sięga się po specjalistów z wielu dziedzin, prawda? Dzisiaj trener bokserski jest trenerem, czy powiedzmy pedagogiem, czy wykonawcą, który współpracuje z wieloma specjalistami w wielu dziedzinach. Dzisiaj mówimy o trenerze do przygotowania fizycznego, prawda? Czyli physical preparation. Dzisiaj mówimy, dla niektórych zawodników przygotowuje się, jeśli chodzi o elastyczność, płynność ruchów, specjalistę od takiego treningu gibkościowego, prawda? A dzisiaj wchodzą, jeszcze dużą rolę odgrywają testy motoryczne, testy koordynacyjne. Także to są no, masę elementów, które dzisiaj dochodzi taka analiza również, która powoduje filmowa, która również daje pewną ocenę walk, czyli taka metody analitycznego oceny poszczególnych zachowań w trakcie walki. Mam na myśli przede wszystkim nie motorykę, a elementy techniczne, zarówno przeciwnika, jak i naszego zawodnika. Więc widzimy, że to spektrum się bardzo rozszerza, prawda? To nie jest tylko wejście do ringu, robienie jakichś elementów. Czy mówię, to są rzeczy już dzisiaj, które sport generalnie się zmienia, każdy. Czy to jest sport amatorski, czy zawodowy, dzisiaj wymaga przede wszystkim bardzo dużych nakładów finansowych, nakładów marketingowych. To jest cała dzisiaj już machina, która powoduje, że ten wynik końcowy jest, że ktoś zostaje mistrzem albo się ociera mistrzostwo, albo nigdy nie będzie, prawda? Więc to są takie elementy dosyć istotne. Są takie trochę dwie szkoły trenerów bokserskich. Jedni, którzy narzucają coś, jakiś swój styl, inni tacy, którzy się raczej dopasowują do swoich zawodników i na tej bazie próbują coś stworzyć, lekko coś zmieniając. Pan jest chyba tym człowiekiem, który raczej się dopasowuje do swoich podopiecznych, prawda? I na tej bazie coś próbuje właśnie zrobić. To znaczy, jak powiedziałem, jest to proces bardzo zmienny. Nigdy nie ma w wielu wypadkach
nie ma zbliżonej sytuacji. W każdych przygotowaniach, jeśli trener oczywiście nie jest zmęczony warsztatem, szuka się nowych rozwiązań, prawda? Bo to są rzeczy istotne. Ważne też jest przede wszystkim, jak przebiega kariera zawodnicza. Ja nie myślę o tej sferze motoryki i zadań technicznych, ale przede wszystkim o sferze psychicznej. Są zawodnicy, którzy w pierwszej fazie kariery, mówią na przykład o boksie amatorskim, a są bardzo ostrożni w swoich zachowaniach, jeśli chodzi o walki w ringu, boksują bardziej z defensywy. Natomiast w miarę upływu czasu przekształcają się i odwrotnie. Są ci, którzy na początku amatorskiej kariery są bardzo agresywni, zawsze atakujący, tak, są bardzo pewni siebie, uważają, że ich wiedza już jest bardzo bogata, a później z kolei w miarę upływu ilość tam walk zaczynają szukać bardziej rozwiązań takich defensywnych, jak to się mówi, są bardziej ostrożni w swoich zachowaniach. Więc to jest proces bardzo zmieniający, bo generalnie sama motoryka i przygotowania techniczne mają już określoną wiedzę. Natomiast ciekawym elementem jest właśnie te doznania psychiczne, które zawodnik prezentuje. To jest rzecz bardzo istotna. Czasami, jak mówimy, rodzą się twardziele, ale ja mówię, nie do końca to jest prawda. Twardość zdobywa się tak samo w latach treningu, prawda? W tym, co się dzieje wokół. To są elementy dotyczące wiary, wspomagania ze strony rodziny, najbliższych. To jest sama ta otoczka, która towarzyszy ludziom, którzy uprawiają dzisiaj sport na wyczynowym poziomie. Ja myślę, że ja nie mam jeszcze takiej wiedzy, jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o wiele dziedzin w sporcie amatorskim, ale to już widać, że to są elementy prowadzenia na bardzo wysokim poziomie, jeśli w to wchodzą całe zespoły analityków, tych, którzy prognozują karierę i tak dalej, to widać, że to się zmienia. To nie jest ten proces, który był 10 czy 15 lat temu. A ma pan czasami tak, że ogląda jakiegoś boksera w telewizji i sobie myśli, Jezu, daliby mi pół roku, zrobiłbym z niego mistrza świata, absolutnego mistrza świata. No ja wiem, no ja takim geniuszem nie jestem. Niektórzy są, ale ja takim geniuszem nie jestem. Kariera sportowa, szczególnie w boksie, to czas. To czas wielkiej pracy. Przede wszystkim ze strony zawodnika. Trener jest tym, który powiedzmy pomaga w karierze, natomiast generalnie uważam, że największy atut i najwięcej zależy od zawodnika, prawda? To jest rzecz bardzo istotna, o takie codzienne jego... A przepraszam, że przerwę, bo były takie sytuacje, że jakiś bokser trenował z kimś innym, powiedzmy ocierał się o czołówkę, ale się tylko nie ucierał. Nagle zmienił trenera i zostawał mistrzem świata i wygrywał wszystko, co można było wygrać. Są takie sytuacje na pewno. To jest, nieraz czasami jest tak, że jak ja tam zjedzam w cudzysłowie, zawodnik się budzi po jakichś latach kariery, prawda? W wyniku określonych, powiedzmy, różnych niedostatków, czy organizacyjnych, czy braku odpowiednich pieniędzy, bo w tym sporcie pieniądze są rzeczą najważniejszą. My jesteśmy, dzisiaj żyjemy w takich warunkach, że szukanie pieniędzy pochłania bardzo dużo czasu. Poza tym ważne jest, aby w dzisiejszym sporcie trener nie działa sam. My na przykład ja mam swoich partnerów, kolegów, przyjaciół, którzy mnie pomagają. To jest rzecz bardzo istotna. Tak samo jak zawodnik musi czuć, że wokół niego jest zespół ludzi, którzy są dla niego serdeczni, że pomagają, wtedy dla niego ten power motywacyjny jest znacznie większy. Tak samo i z trenerem. Jeśli trener boryka się ze wszystkimi trudnościami sam, jeśli nie czuje, że za plecami jego stoi kilka osób, które mu są w stanie pomóc, którzy będą go, jak to się mówi, popierać w różnych działaniach, to wtedy motywacja do pracy jest zupełnie inna, prawda? Dzisiaj wydaje mi się, że w naszym zawodzie, szczególnie w boksie amatorskim i generalnie w boksie polskim, jest chyba coraz mniej tych trenerów, którzy mogą poświęcić czas na pełną realizację programu treningowego, no bo dzisiaj warunki życia. Sport się zmienił, sport się skomercjalizował. Myślę, że zawód trenera w boksie dzisiaj aż do końca nie jest tak atrakcyjnym zawodem, jeśli chodzi o prestiż społeczny, chyba że ma się mistrza świata, prawda? I wtedy wiadomo, że to jest inaczej. Natomiast wielu trenerów jest takich trenerów anonimowych, dla których to jest pasją, to jest wyzwaniem. Ja podziwiam tych ludzi, dlatego że warunki życia, jak powiedziałem, są bardzo trudne. Dzisiaj decyduje o wszystkim, jak to się mówi popularnie, złotówka, dolar i euro. I to jest element dosyć istotny. Sport się bardzo skomercjalizował, to co powiedziałem wcześniej, więc zdobywanie środków. Dlatego z dużym respektem i uznaniem patrzę na działania Ryszki Furdyny, który tutaj we Wrocławiu stworzył własny klub, Maximus, który własnymi rękoma malował ściany, ustawiali ring, zakładali oświetlenie. No nie jest człowiekiem młodym, tak samo jak i ja, a więc jeśli
w takim wieku on wykazuje takie elementy determinacji i chęci zrobienia czegoś, tym bardziej to zasługuje na dużą uwagę i dużą dozę uznania, prawda? Że on to robi, dla... Przecież wiadomo, że dochody z takiego klubu nie są, powiedzmy, dochodami, które zapewnią, jak to się mówi, spokojną starość na majorce, bez przesady. Ale to jest, jak powiedziałem, taka pasja, która zostaje na te starsze lata. Nasze, mam nadzieję, że dochowamy się również i paru trenerów młodego pokolenia, którzy z podobnym entuzjazmem będą podchodzić do pracy. W Stanach na przykład zawodnik typu Julio Cesar Chavez, coś tam nie grało, zmienił trenera na Freddie Roacha, jest wszystko okej. Okay. Załóżmy, bo są sympatycy Andrzeja Kmitruka, są sympatycy Fiodora Łapina, załóżmy, że pan jest tą gwiazdą naszego podwórka trenerów. Czy trener w Polsce jest w stanie wyżyć tak naprawdę na jakimś przyzwoitym poziomie tylko z trenowania? To znaczy, powiem tak, uważam, że trener Łapin jest bardzo dobrym trenerem, jest doskonałym fachowcem. Ma również w zespole bardzo dobrych trenerów i Pawła Skrzecza i pozostałych ludzi. I to jest bardzo pracowity człowiek i bardzo sumienny i bardzo poważnie podchodzący do swoich obowiązków. Ja bardzo z dużym respektem patrzę na to, co on robi, prawda? Natomiast odpowiadając na drugą część pytania, uważam, że nie da się wyżyć poważnie w Polsce zawodu trenera, poza nielicznymi wyjątkami Andrzeja Kmitruka, Łapina, Pawła Skrzecza, jeszcze może bym wymienił parę nazwisk. Także jeśli ci, którzy się tym zajmują, to zajmują się okazjonalnie albo mają inne zajęcia. Zawód trenerski, jeśli chodzi o trenera w boksie, powiem to z całą odpowiedzialnością, się bardzo mocno zdewaluował, poza nielicznymi wyjątkami. Trenerzy odchodzą od tego zawodu i to mnie martwi, że przez ileś lat w rozwijającym się dynamicznie kraju, jakim jest Polska, nie dopracowano się systemu realizacji statusu dla trenera, statusu dającego tym ludziom, którzy poświęcili wiele lat życia na godziwą emeryturę, na stabilizację życia w tych, powiedzmy, trudniejszym okresie, bo wiadomo, że trener bokserski to jest pewien też etap, jeśli chodzi o wydolność organizmu. To nie tylko chodzi o tą mentalność, tylko o to, jak jego organizm fizycznie będzie w stanie wykonywać po prostu elementy treningowe. To jest rzecz, czyli trener musi mieć określoną sprawność, prawda, fizyczną. No niestety muszę sam powiedzieć, że wielu trenerów odchodzi od zawodu, zajmują się grupami komercyjnymi, a więc tym, co daje możliwość utrzymania rodziny i zaspokojenia realizacji własnych potrzeb. Szkoda. Myślę, że ten proces nie szybko ulegnie zmianie.